Uniwersytet tutejszy rozpoczął rok akademicki, nie uzyskawszy uprzednio pozwolenia władz niemieckich. Jest to zła wola. Ponadto jest powszechnie wiadomo, że wykładowcy byli zawsze wrogo nastawieni wobec nauki niemieckiej. Dlatego wszyscy tu obecni, z wyjątkiem trzech kobiet, będziecie przewiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet jakakolwiek wypowiedź na ten temat jest wykluczona. A kto śmie stawić opór przy wykonywaniu mego rozkazu, będzie zastrzelony. 6 listopada 1939 roku aresztowano 184 osoby i przewieziono do obozu koncentracyjnego. Wiktor Ormicki, geograf i wykładowca, powiedział przed egzekucją: wiem, po co mnie wołają do umywalni. Idę jednak ze spokojem, idę w tym głębokim przeświadczeniu, że nie ginę na marne, że to wszystko dla Polski.